26 marca, poniedziałek, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, zapraszam. 74 osoby ewakuowane, dwoje dorosłych i dwoje dzieci z objawami podtrucia czadem przewiezionych do szpitala. To bilans pożaru kamienicy, do którego doszło w piątek wieczorem około godziny 21 w Piotrkowie. W domu przy ulicy Wiejskiej spaleniu uległa część poddasza i dach. Strażacy ustalają przyczyny pożaru. Pożar w kamienicy przy ulicy Wiejskiej wybuchł w części znajdującej się vis-a-vis ulicy Wojska Polskiego. Ogień zajął część dachu oraz poddasza i korytarza do niego prowadzącego. Część z mieszkańców spłonącego domu uciekała o własnych siłach. Starsze osoby trzeba było ewakuować. Tak, pani tam wybiła szybę też, żeby po prostu powietrza trochę wpadło, bo już było tak strasznie w mieszkaniu. Strażacy ewakuowali też osoby zamieszkujące drugą część budynku, której ogień na szczęście nie zdążył zająć. Mieszkańcy byli zaskoczeni tym, co się dzieje. Straż przyjechała, myśleliśmy, że coś wyszliśmy po prostu i dlatego. No my akurat w drugiej części mieszkamy, w tej, co się nie pali, no ale też wyszliśmy, a teraz już nie możemy wejść do mieszkania, bo straż zabrania, no ale... Czyli państwo nawet nie wiedzieli, że w tej części się pali? Nie, to no nawet... Nie tego, a ci ludzie tak samo, ci ludzie, którzy nawet bliżej tu mieszkali, to też o tym nawet nie wiedzieli, bo tutaj panią Nowakową to no ledwo co, wyprowadzili, tak. Na miejscu zadysponowano 7 jednostek Straży Pożarnej z Piotrkowa oraz Woli Krzysztoporskiej. Ogień udało się szybko ugasić i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na dalszą część budynku. To była bardzo trudna akcja, oceniali strażacy. Dosyć trudna ze względu, mówię, na potrzebę ewakuacji, no to jest priorytet dla nas, my zajmujemy się ewakuacją, no i pożar dosyć rozwinięty już. Tutaj też jest mowa o konstrukcji budynku, że też nie ułatwia wam pracy. Tak, to jest budynek starszego typu, gdzie stropy, ściany są konstrukcji palnej, drewnianej, no wiadomo, sprzyja to rozprzestrzenianiu się pożaru i no jest to jakieś, ten pożar szybciej się rozwija po prostu w takich budynkach. Na szczęście podczas akcji gaśniczej nikt nie ucierpiał. Do szpitala odwieziono 4 osoby podtrute tlenkiem węgla. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Dla pozostałych mieszkańców, którzy nie mogli tej nocy wrócić do swoich domów, zorganizowano pomoc. My żeśmy zabezpieczyli miejsca w domu, ośrodku szkolno-wychowawczym. Pani dyrektor już tam przygotowała miejsce. Jeżeli ktoś będzie takiej pomocy potrzebował, to będziemy udzielać. Następną czynnością to będzie na pewno w poniedziałek nasz ośrodek pomocy rodzinie będzie wypłacał takie prowizoryczne, powiedzmy, no, pieniądze na takie pierwsze potrzeby. Z noclegu skorzystała 3-osobowa rodzina z małym dzieckiem oraz około 20-letni mężczyzna. Obecnie do swoich mieszkań nie mogą wrócić 2 rodziny. Dla nich mieszkania zastępcze przygotowano m.in. w bursie szkolnej. Na razie przyczyny pożaru nie są znane. Za pół roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego odda do użytku mieszkańców nowy budynek przy ulicy Modrzewskiego. Mieszkania wyposażono w nowoczesny system ogrzewania. Dzięki niemu będzie można również indywidualnie rozliczać koszty podgrzewania wody. Prace przy budowie nowego bloku Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozpoczęto w kwietniu ubiegłego roku. Zewnętrzne ściany budynku już pokrył tynk. Wykonano też instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz centralnego ogrzewania. 2 klatki wykończone są w 70%. Obecnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach. Przed nami zagospodarowanie z zewnątrz, no i kosmetyka, roboty związane z podłogami w pokojach, co przewidujemy w maju, w czerwcu. Wszyscy najemcy wybrali materiały wykończeniowe, w związku z tym roboty idą pełną parą. Budynek wyposażono w logotermy, czyli nowoczesny system ogrzewania, dzięki któremu lokatorzy sami będą regulować temperaturę w mieszkaniach. Logotermy pozwolą na ogrzanie mieszkań przez cały rok i indywidualne rozliczenie. Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe będą wykończone pod tak zwany klucz. Lokatorzy wprowadzą się tutaj we wrześniu. Miasto planszą gry, a na niej 9 baz, do których trzeba dotrzeć i rozwiązać zagadkę, by zdobyć numer specjalnego szyfru. Ponad 200 zawodników z zadaniami gry miejskiej Scout zmierzyło się w minioną niedzielę w Piotrkowie. Podczas gry przygotowanej przez harcerzy uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z zagadkami dotyczącymi historii miasta. Nie lada gratką była możliwość wejścia na dach piotrkowskiej wieży ciśnień.
Z rynku trybunalskiego punktualnie o 10.30 z mapką w ręku do gry wystartowało 28 drużyn zgłoszonych do zabawy. Ich zadaniem było dojście do 9 wyznaczonych na terenie miasta baz, gdzie czekały zagadki pozwalające zdobyć jedną cyfrę specjalnego szyfru. Jednym z punktów była Piotrkowska Wieża Ciśnień. Pierwsze zadanie to wspiąć się po wąskich schodach na dach i tam od patrolu odebrać polecenie. Kochani, to jest dla Was informacja. Macie minutę i będziecie schodzić. Wieża Ciśnień, neoklasycyzm. Według projektu Leszka Horodeckiego budowa w latach 1925-26 przez amerykańską spółkę Uland & Company. Gdzieś na tablicy pośród liter grona czeka na Was cyfra zagubiona. By ją odnaleźć, podnieść ramiona, podskoczenie 3 razy i przeczytanie słowa. To nie lada gratka. Na Piotrkowską Wieżę Ciśnień od lat nikt nie miał wstępu. A jest czego żałować, bo widok na Stare Miasto zapiera dech w piersiach. I to nie tylko on. Z wejściem na wieżę nie jest wcale tak łatwo. Ciężko. Zadyszka była? No troszkę, ciemno, nic nie widać. Ale pierwszy raz chyba jesteś tutaj na wieży. Tak. Nie, niesamowita okazja. No i ładna panorama. Super. Super. No, na pewno. Ciężko się wchodzi, ale fajnie. Tak, no. I chyba pierwszy raz. Pierwszy? Tak. I ostatni. Już nie wejdziesz? Nie. Ciężko. Dlaczego? Po pierwsze się boję, że to schodzi się zawalą, po drugie jest strasznie wysoko dla mnie. Ale panorama chyba przepiękna. Piękna. Tak. Zdecydowanie. Wieża Ciśnień to nie jedyne wyzwanie dla graczy. Dla niejednego nie do przejścia była ścianka wspinaczkowa, ustawiona przy piotrkowskim magistracie. Nie udało się. No niestety, nie jestem gwiazdą dzisiaj. Chociaż może później się wykaże. Czyli drużyna nie dostanie numeru? Dostanie, to chłopaki są dzielni. Myślę, że sobie poradzą. Wierzę w nich. Lepiej szło w lasku na obrzeżach miasta, gdzie trzeba było pochwalić się celnością i karabinkiem używanym do paintballa ustrzelić ustawione w nim cele. Taka gonitwa od jednego do drugiego punktu trwała kilka godzin, choć jedna z baz niejednemu dała sporo wytchnienia i pozwoliła na zregenerowanie sił kubkiem czekolady. To chyba najprzyjemniejsze zadanie. O, nie powiedziałabym, wszystkie są przyjemne. A to najsmaczniejsze, może tak. Trochę wytchnienia w tej gonitwie. Oj tak, to prawda. Poza tym trzeba dużo szybko chodzić. Ale nie ma nic za darmo i tutaj czekało zadanie do wykonania. Zdobyć 1 z 9 cyfr szyfru, bo tylko komplet pozwalał zakończyć grę. Takie zmagania to nie tylko poznawanie topografii miasta. Harcerze w ten sposób chcą promować Piotrków i swój hufiec. Chcemy pokazać w Piotrkowie, że harcerzy działają, że prężnie działają, nie tylko robiąc cotygodniowe zbiórki dla dzieci, ponieważ mamy w naszym hufcu ponad 500 osób. Zatem to jest znaczna grupa młodzieży piotrkowskiej i województwa łódzkiego, można powiedzieć, bo mamy i gminę Bełchatów, i powiat piotrkowski oraz działamy również w Tomaszowie, więc jest to duża grupa ludzi, która dużo robi i chcemy to pokazać również w mieście. Na mecie gry w rynku trybunalskim odliczyli się wszyscy, jednak tylko jedna z drużyn mogła sięgnąć po laur zwycięstwa. Ten trafił do zespołu o wdzięcznej nazwie 8 cud świata. Grę drużyna podsumowała jednym znanym sobie hasłem. Ale nam się podobało! Tylko w tym miesiącu strażacy ponad 100 razy wyjeżdżali do pożarów traw. Ten wiosenny zwyczaj nie tylko zagraża człowiekowi, ale również niszczy środowisko i zabija zwierzęta. O tym, jak żyć w zgodzie z naturą, dobrze wiedzą uczestnicy konkursu ekologicznego Nie wypalaj traw, przecież nie zabija się skowronków, który odbył się w minioną sobotę w szkole podstawowej nr 13 w Piotrkowie. Konkurs Nie wypalaj traw, przecież nie zabija się skowronków zorganizowano po raz 8. Cel jest jeden – przybliżyć najmłodszym zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska, a w szczególności zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z wiosennego wypalania traw. Poprzez to nowe pokolenie, które właściwie jest uczestnikiem tego konkursu, bo to już jest 8 edycja, chcemy docierać z tymi informacjami do starszych osób, rolników, ogrodników, ale tych wszystkich osób, które ewentualnie mogą i do tej pory parają się wypalaniem traw. Młodość kształtuje, prawda, w jakiś sposób ten świat i myślę, że oni mają chęć, oni jeżeli to poznają, to w przyszłości naprawdę można liczyć, że ta przyroda będzie w poszanowaniu, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym prawda jest w przyszłości, no z tego są owoce.
Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch części. Uczniowie klas 1-4 mieli do wykonania rysunek do fragmentu wiersza. Reprezentanci klas 4-6 zmierzyli się z pytaniami testowymi. Jurorzy po zsumowaniu punktów z obu konkurencji wybrali najlepszą drużynę. Zwyciężyli reprezentanci szkoły podstawowej nr 13. Wczoraj się wieczorem bardzo mocno przygotowywałam, praktycznie do 22:00 spędziłam przed biurkiem miejsce. No, ogólnie się bardzo stresowałam przed sprawdzianem. Ale cieszysz się, że udało się dla drużyny wygrać to pierwsze miejsce. Tak, no myślę, że to też jakieś osiągnięcie dla szkoły, dla mnie, dla moich kolegów. Test był trudny? Bardzo łatwy. Chyba po 10 minutach oddałam. Ale upominki trafiły nie tylko do zwycięzców. Każda reprezentacja dla swojej szkoły otrzymała plansze edukacyjne oraz książki o tematyce ekologicznej. Zmagania konkursowe jak co roku urozmaicił program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. Podczas konkursu nie tylko można było pochwalić się swoją wiedzą, jak ważna jest ochrona przyrody i zapobieganie zwyczajowemu wypalaniu traw, opowiadali młodym piotrkowianom przedstawiciele leśnictwa oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs Nie wypalaj traw, przecież nie zabija się skowronków organizowany jest w ramach programu Bezpieczne Miasto. Piotrkowianie mogli podziwiać go między innymi jako króla Zygmunta Augusta w 2010 roku, kiedy to wystąpił w obsadzie przedstawienia Kmicic Europy Sąd nad Krzysztofem Arciszewskim. Znany z wielu filmów aktor Jerzy Zelnik w minioną niedzielę gościł w Piotrkowie. Aktor podczas spotkania z piotrkowianami nie szczędził historii swojego życia. Jerzy Zelnik opowiadał m.in. o swoich pierwszych krokach w aktorstwie, a także o swoich najsłynniejszych rolach. Znaczną część rozmowy poświęcono wątkowi piotrkowskiemu. Jerzy Zelnik kilkakrotnie pojawiał się w mieście, grywając w przedstawieniach historycznych wystawianych w Rynku Trybunalskim. Szczególnie jedna z ról mocno zapadła w pamięci aktora. Najmilej bym wspominał rolę Zygmunta Augusta, gdyby nie to, że mnie dopadła choroba i musiałem szeptać. Nie miałem w ogóle głosu. No to mi się rzadko zdarza akurat. W momencie, kiedy miałem przemawiać jako Zygmunt August w Sejmie, za nie mówiłem. Ale oczywiście z Zygmuntem Augustem jestem ogromnie związany. Do dziś jest to chyba jedyna rola ze wszystkich ról, jakie w życiu zagrałem, a chyba było ich koło 300, którą bym chętnie kontynuował. Publiczność z zaciekawieniem słuchała teatralnych i filmowych opowieści. Jerzy Zelnik z przyjemnością odpowiadał na wszystkie pytania. Te głównie dotyczyły najpopularniejszych filmowych ról. Pamiętam go z Piotrkowa też, kiedy tu był w tym spektaklu historycznym. No i pamiętam go pięknego Ramzesa. No i piękny aktor razem właśnie w tym filmie Króla Augusta. Szczególnie oglądałem film Faraon, nie? Który jeszcze mógł nieraz obejrzeć. Nie? Ta rola mi się podobała, pana Jerzego Zelnika, także szczególnie no, ten film mnie sprowadził, nie? Żeby posłuchać historii. No i ciekawe opowieści były po prostu, nie? Pana Jerzego o swoim życiu prywatnie, szczególnie szczerość wypowiedzi. Po spotkaniu aktor podpisywał zdjęcia. Po autografy ustawiła się długa kolejka fanów w różnym wieku. Oprócz spotkania z wybitnym aktorem, w skwerze handlowym na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Degustacja potraw, niespodzianki dla najmłodszych czy losowanie nagród. To dla mnie wielkopostna modlitwa, tak o swoim koncercie mówiła w minioną niedzielę Joanna Słowińska. Pieśni pasyjna artystka w towarzystwie zespołu wykonała w minioną niedzielę w kościele Panien Dominikanek. Piotrkowskim koncertem Joanna Słowińska rozpoczęła pasyjną trasę koncertową po Polsce. W szczególny czas Wielkiego Postu artystka śpiewa o duszy oraz męce Jezusa. W repertuarze znalazły się pieśni Maryi, historia Józefa Gipskiego zaśpiewana w języku staroruskim. Joanna zaśpiewała również znane pasyjne pieśni kościelne. Zyskały one nowe brzmienie dzięki gościnnemu występowi Michała Jurkiewicza. Dla artystki te pieśni są wyjątkowe. Ich wykonaniu towarzyszą szczególne emocje. To jest w moim przypadku bodajże najgłębsza modlitwa i taka kontemplacja męki pańskiej, bo człowiek na własnym ciele niejako ją prawie że odczuwa, choć może to za dużo powiedziane, ale na własnej duszy tak.
Smaku występowi Słowiński dodawała scenografia, na którą składały się rzeźby Antoniego Rząsa. Te towarzyszą koncertom wielkopostnym od 6 lat. Jest to jakby taka niezwykła wrażliwość, która spaja się niejako z formą wykonania tych pieśni przez Joannę i stwierdziliśmy, że będzie się to pięknie uzupełniać. Eksponaty będą podróżować z zespołem podczas całej pasyjnej trasy koncertowej. Pieśni pasyjne Joanny Słowińskiej zostały wydane na płycie. Już za chwilę program Piotrków Trybunalski, Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Przypominam, że nasze wszystkie wydania informacji piotrkowskich mogą Państwo oglądać również w internecie. Dziś to wszystko, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Strzeżcie się kierowcy samochodów ciężarowych. Piotrkowskie drogi kontrolować będą dodatkowe patrole transportu ruchu drogowego. Funkcjonariusze prace na terenie miasta rozpoczną na przełomie maja i czerwca. Podczas jednej z kontroli, jaka miała miejsce w minionym tygodniu, funkcjonariusze zaledwie w ciągu kilku minut zatrzymali 3 kierowców tirów nielegalnie wjeżdżających do miasta. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 350 zł, w tym 2 punkty karne. Tłumaczył się, że pomylił trasę, nie po prostu wjechał do Piotrkowa, chciał jechać na 8 i nie wiedział po prostu, tutaj nie było żadnego znaku, żeby mógł dalej jechać w stronę Warszawy. Na terenie Piotrkowa i okolicy dziś pracuje kilkunastu inspektorów transportu drogowego. Każdego dnia kontrolują ruch pojazdów na drogach. Nie ma służby, podczas której w ręce kontrolujących nie wpadłby kierowca samochodu ciężarowego, który na danej drodze nie powinien się pojawić. Skracanie sobie drogi przez miasto i wjazd na zakazie to niemały problem Piotrkowa. Niebawem kontroli może być więcej, a to dzięki zwiększonej liczbie etatów, jakie przyznano Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego. Z 3 nowych etatów zaplanowanych na ten rok przez łódzki inspektorat, 2 trafią do Piotrkowa. Dodatkowo na ulicach w regionie pojawią się 4 funkcjonariusze, których zadaniem będzie pobieranie opłat. Oni mają uprawnienia do kontrolowania, można powiedzieć, wszelkich pojazdów, które wykonują transport zarobkowy, niezarobkowy, osób, towarów, rzeczy, więc to jest dosyć szeroki zakres. Natomiast służba związana z poborem opłat będzie przede wszystkim kontrolować w okolicy pojazdy pod kątem poboru opłat, czyli tego systemu elektronicznego poboru opłat, nazywanego potocznie emytem, czyli dawnych winiet. A czy Piotrków pod względem innych miast o podobnej wielkości jest bardziej wyposażony tych funkcjonariuszy teraz? W chwili obecnej zdecydowanie tak. No i można powiedzieć, że zaraz po Łodzi dysponuje największą liczbą inspektorów transportu drogowego. Więcej niż Skierniewice, więcej niż Sieradz, więc dawne miasta wojewódzkie, podobnie jak Piotrków. No ale no, należy chwalić pana prezydenta, który o to na co dzień zabiega. Ta współpraca z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego trwa nieprzerwanie już tak intensywnie kilka lat, ale w ostatnim okresie w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego realizujemy nieco więcej takich kontroli. Dzisiejsza wizyta jest związana między innymi z tym, że na 3 nowe etaty, jeżeli chodzi o inspektorów w województwie łódzkim, aż 2 trafią do Piotrkowa, znaczy na teren Piotrkowa i okolic. Tutaj prosiłem wielokrotnie o wzmocnienie, i zwłaszcza pod kątem przejeżdżających tirów, bo o ile wcześniej ten problem występował, ale nie był on jakimś poważnym problemem, to obecnie, kiedy jest przebudowywany m.in. wiadukt drakowski, tych samochodów, które chcą sobie skracać drogę, ciężarowych samochodów jest nieco więcej, dlatego też ta ilość kontroli jest nieco większa niż zwykle jest potrzebna. I dlatego też poprosiłem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o wsparcie
I tych kontroli jest i będzie więcej niż dotychczas, a oprócz tego, bo do tego potrzebni są ludzie, dwa dodatkowe etaty. Ci dwaj nowi inspektorzy pojawią się, z tego co rozmawiałem, na przełomie maja i czerwca już na dobre w pracy w Piotrkowie i w okolicach. Nowe patrole pojawią się na przełomie maja i czerwca. Piotrków będzie drugim miastem po Łodzi w województwie pod względem ilości funkcjonariuszy Inspektoratu Transportu Ruchu Drogowego. Komputerowe muzeum. Tak o jednej z sal informatycznych mówią nauczyciele ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Piotrkowie. Kilkunastoletnie komputery, pamiętające jeszcze system zapisu na dyskietkach, to pierwsze komputery, jakie trafiły do ośrodka. Wtedy to był cud techniki. Dziś praca na nich nie należy do najłatwiejszych, szczególnie jeśli ze sprzętu korzystają osoby niepełnosprawne. Praca na takim sprzęcie nie jest łatwa. Niektóre aplikacje, które wykorzystujemy, szczególnie programy edukacyjne dla dzieciaków niepełnosprawnych, po prostu nie pracują, tak, nie są zgodne. Jest za mało pamięci, są za małe procesory, więc to z tym mamy trudności. Musimy pracować na równie starym oprogramowaniu przeznaczonym do tego typu komputerów. Niebawem sprzęt zostanie wymieniony na nowoczesny. Pieniądze na zakup komputerów miasto otrzymało z Unii Europejskiej. Z pozyskanej kwoty blisko 1 000 000 zł, 90 tysięcy przeznaczonych zostanie na sprzęt dla ośrodka. 15 komputerów stanowisk dla uczniów, stanowisko dla nauczyciela. Dodatkowo będzie specjalne oprogramowanie. Również będą pomocy typu klawiatura powiększona, ekran dotykowy, myszki dla osób, które mają problemy ze wzrokiem i problemy z małą motoryką. Powstanie jedna duża pracownia, będzie 16 stanowisk. W tej chwili mamy dwie pracownie, które mają po 5 stanowisk dla uczniów i po jednym stanowisku dla nauczyciela. Za pozyskane pieniądze 20 komputerów stacjonarnych trafi też do oddziałów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakupione zostanie też nowe oprogramowanie. Będziemy mieli też zakupione nowe switche i nowe routery, które usprawnią funkcjonowanie całej sieci i stworzą naprawdę bezpieczne warunki do przetwarzania danych w naszym systemie. Poza tym będzie kupione, co mnie naprawdę chyba najbardziej cieszy, będzie kupiony moduł rezerwacji zamawiania dla czytelników, czyli mam nadzieję, że najpóźniej od nowego roku, od 2013 roku, będzie nasz czytelnik mógł zamówić książkę z terminalu swojego w domu, a ta książka na niego będzie czekała odpowiedni okres czasu, więc będzie sytuacja o wiele bardziej komfortowa, jeśli chodzi o zamawianie i rezerwowanie niż w tej chwili. Na tym nie koniec. W ramach projektu miasto zakupi 100 laptopów z darmowym przez 5 lat dostępem do internetu. Notebooki zostaną rozdane mieszkańcom miasta, jednak nie każdy może liczyć na darmowy sprzęt. Ten magistrat ufunduje rodzinom, których nie stać na zakup komputera i opłacenie dostępu do sieci. Konkursów nie będzie. Samemu też nie będzie można zgłosić chęci odebrania laptopa. O to, by komputery trafiły do osób naprawdę potrzebujących i potrafiących dobrze wykorzystać podarowany sprzęt, zadba Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Mamy w tym zakresie wyspecjalizowane jednostki i fachowców, pracowników, którzy znają potrzeby swoich podopiecznych. Mówię tu o Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który poprosimy o przygotowanie tychże rodzin, dzieci z rodzin ubogich, osób niepełnosprawnych, którym rzeczywiście ten sprzęt jest potrzebny. Chcemy, aby to nie było rozdawnictwo, ale odpowiedź na rzeczywiste, autentyczne potrzeby tych ludzi, których na to nie stać. I sądzę, że tą pracę w zakresie wyłonienia tych osób pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i pani dyrektor Tarczyńska wykonają bardzo dobrze. Czyli to nie będzie konkurs, nie będzie można się samemu na przykład zgłosić po taki komputer? Założenia projektu tego nie przewidują. Przewidują tylko i wyłącznie, że sprzęt ten trafi do rodzin, które są objęte pomocą społeczną ze strony Ośrodka Pomocy Rodzinie. Natomiast bez problemu, jeżeli chodzi o pozostałą część zakupów, skierujemy do ośrodka szkolno-wychowawczego celem zapewnienia pracy w internecie osobom niepełnosprawnym, osobom potrzebującym ośrodku, czy też do Miejskiej Biblioteki Publicznej, aby również i osoby niepełnosprawne, czy osoby, które korzystają z zasobów bibliotecznych, mogły z tego sprzętu w bibliotece korzystać.
Projekt zakupu laptopów z dostępem do internetu oraz wyposażenie placówek w sprzęt komputerowy to element miejskiego programu przeciwdziałającego wykluczeniu cyfrowemu. Aby program zdał egzamin, a sprzęt wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem, urzędnicy będą mieć go na oku. Nie będzie można sprzedać, oddać, wypożyczyć. Trzeba będzie z niego w sposób racjonalny korzystać i tego będziemy pilnować. Czyli urzędnicy będą sprawdzać, czy komputer jest w domu? Dokładnie tak to będzie się odbywało, dlatego że odpowiadamy finansowo za to, żeby tak było. 850 tysięcy złotych da Unia Europejska w ramach programu Infrastruktura i Gospodarka. Pozostałe 135 tysięcy złotych dołoży Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, która jest partnerem projektu. Po raz pierwszy w tym projekcie miasto nawiązało partnerstwo finansowe z organizacją pozarządową i to uważamy za nasz ogromny sukces, który świadczy o tym, że miasto jest wiarygodnym partnerem i że cel, który sobie obraliśmy, jest słuszny. Ponieważ nie jest tajemnicą, że miasto ma ograniczone możliwości finansowania różnych działań, to przewidujemy, że w przyszłej perspektywie finansowej właśnie ten model finansowania projektów będziemy preferować, będziemy o niego zabiegać, żeby jak najmniej pieniędzy z budżetu miasta szło na doinwestowanie projektów unijnych i mamy nadzieję, że to jest taka jaskółka, która zwiastuje właśnie ten rodzaj montażu finansowego dla naszych projektów. Gmina Piotrków do zakupu sprzętu komputerowego nie dokłada ani złotówki. Komputery do instytucji oraz rodzin trafią za około pół roku.